Dzień dobry, witajcie kochani z tej strony Ewelina, witam się z Wami serdecznie. Tak trochę cichaczem przychodzę, bo jest bardzo, bardzo wcześnie rano. Ja za chwilkę wybywam. Tak, nie widzicie u mnie dzisiaj make-upu, ponieważ dzisiaj jadę na rzęsy. Po rzęsach mam trochę spraw do załatwienia, a później spotkam się z moją Violą, tak i lecimy, słuchajcie, coś tam pooglądać, coś tam zobaczyć, więc na pewno zobaczycie, na czym to my dzisiaj zawiesimy oko, tak jak ja to mówię. A dzisiaj, ponieważ właśnie taka bieganina przede mną, bardzo dużo bieganiny przede mną, to dzisiaj totalnie na luzaka jestem, nawet włosy widzicie, tak spięte w kucyk, żeby było mi mega wygodnie. Dres. Bardzo lubię ten dres. On jest taki milusi, taki ciepły. Akurat wpasowuje się w dzisiejszy klimat, w dzisiejszą pogodę. I ciężkie, mega ciężkie buty, tak? Ale ponieważ jest mokro, wilgotno, no i zimno, więc te buty będą super właśnie na dzisiejszy dzień. Może do przymierzenia nie bardzo, ale dobra, jakoś tam dam radę. No i jeszcze, jak widzicie, nie mam na sobie kurtki, bo nad butami też stałam długo. Zastanawiałam się, jakie buty, jakie buty, jakie buty. I to trwało trochę, trwało jakąś tam chwilę, tak? No ale w końcu się zdecydowałam na nie, więc okej. Tak myślę, że to będzie najlepsza opcja, nie żadne tam jasne czy no. Nie, ja nie chcę zmoknąć i nie chcę też sobie, wiecie, butów niektórych bardzo skrzywdzić, bo niektóre buty bardzo lubię, a one są jasne, więc niestety nie. No i dzisiaj na górę coś tam wleci, ale co, jaka kurtka, no to kompletnie też nie wiem, coś musi wlecieć ciepłego i chyba jakaś czapka, no i rękawiczki, jeny, słuchajcie, już jest zimno, no już jest zimno i... No i co? No i przygotowujemy się, nie? Na tą prawdziwą zimę. Dobra, to ja zmykam, ja lecę. Ostatecznie tak wyglądam. Tą kurtkę wzięłam, bo ona jest bardzo ciepła i tutaj wiecie, pod szyją jestem zapatulona. Czapa jest, torba jest, buty, spodnie, bluza, rękawiczki mam tu w kieszeni. O, tu. Więc jestem gotowa. Dobra, skoro jestem gotowa, to już naprawdę zmykam. Chodźcie, wchodzimy dzisiaj do forum. Będziemy tutaj dość często zaglądać, bo jest tutaj naprawdę dużo fajnych sklepów. Ale dzisiaj sklep, do którego wejdziemy, to jest sklep New Yorker. Tak. I towarzyszy mi dzisiaj też Viola. Chciałyśmy zobaczyć, co będzie modne na karnawał i sylwester. I zobaczcie sami, że będą to ubrania, które są mega świecące, błyszczące, cekiny, brokaty. Na bogato, moi drodzy, na bogato.
Ja lubię takie glow, świecenie. Wiadomo, że na co dzień tego nie noszę, ale właśnie na jakieś takie okazje, na takie imprezy, to jak najbardziej. No jak widzicie, prawie wszystko jest w cekinach. Kolory czarny, srebrny. Tutaj taka marynarka. Ciśnij słupka. Spódniczki cekinowe całe. Błysk i połysk. O, zobaczcie sami, jak pięknie odbija się światło. Niektóre te ubrania były lżejsze, niektóre były bardzo ciężkie. Nawet Viola powiedziała, że jedna bluzka jest jak zbroja, bo była właśnie taka bardzo ciężka. Jak sami widzicie, tych ubrań było naprawdę sporo. No i wszystko się bardzo błyszczy. Nawet buty też błyszczące i świecące. To jest ta sukienka, którą Wam pokazywałam tutaj na manekinie. Kolejne buty. Spodnie. Buty. No, po prostu do wyboru. Te tak się błyszczały. Torebki. Jeżeli ktoś chce tylko jakiś akcent, no to takim dobrym akcentem może być torebka. Spójrzcie, nawet opaski. Wszystko się błyszczy. Moje paznokcie także. Postanowiłyśmy z Violą poprzymierzać czapki i zaraz zobaczycie, jakie czapki moja siostra mi wybrała do przymierzenia. Także spotkamy się w przymierzalni. Jesteśmy w przymierzalni. 64,95. To jest pierwsza propozycja. Tutaj taka fajna czapka. 34,95. Bardzo miła. Viola zaszalała, wybierając mi to cudo. I 64,95 koszt. No i tutaj dwie takie same, tylko inne kolory, 39,95, szara i biała, 39,95, tak samo. Zaczynamy mierzenie. Pierwsza propozycja. Oj, powiem Wam, że przy tym tak się ubawiłyśmy. No po prostu kompletnie się w tym nie czułam. No nie, po prostu nie. Jeszcze ta metka wchodząca mi na oczy.
Oni umieszczają te metki naprawdę w dziwnych miejscach. No, kompletnie nie. Kolejna czapka. Bardzo ładna. Taka, myślę, że pasująca do wielu stylizacji. Ciepła. Nic nie gryzła. No i fajnie się w niej czułam. Teraz wlatuje to cudo. No, może nie wyglądam w tym aż tak źle, ale powiem Wam, że to po prostu trzymało się na czubku głowy. Oczywiście wygłupy muszą być jak zawsze. Mieszane uczucia. I trochę na tak, i trochę na nie. Teraz szara czapa. No myślę, że bardzo fajna. Tutaj patrzyłyśmy po te zabezpieczenia, wiecie, i metki ich. No kompletnie nie da się tego ubrać. Metka czapki i szef do tyłu powinny iść. No i zobaczcie, tak to jakoś... No dziwnie, nie można się do końca w tym jakby poczuć. Ale czapka ogólnie też miła w dotyku, ciepła, niegryząca. No i ostatnia, ta sama co szara, tylko że po prostu biała. No, ja oczywiście zdecydowanie wybrałabym tą jasną. Znacie mnie. W niej się czułam bardzo komfortowo. Dotarłyśmy. Ja jak zwykle sobie oklapłam mojej Violi. Włosy też mi, jak widzicie, oklapły. No bo to tak, jest ta pogoda, taka mrzawka, śniegodeszcz, wilgoć, zimno, wiatr, no po prostu. Ale co tam, to wszystko wiecie, nie jest ważne. Ważne jest, że jest tutaj cieplutko u niej, zaraz kawusia wleci. To, co miałyśmy, pozałatwiałyśmy swoje sprawy. Jeszcze w międzyczasie udało nam się wbić do kilku sklepów, ale wyście to tylko byli z nami w New Yorkerze. Widzieliście te czapki? No. No, niektóre takie nawet całkiem były, ale niektóre to po prostu projekty. Wszystkich żeśmy nie brały, ale Viola mi wybrała te. Bo ja powiedziałam, ale Viola. Te metki w nietypowych miejscach, nie? Właśnie, metki fatalne. I jeszcze te ich zabezpieczenia, nie? Ja tam Wam czyli pokazywałam. Nie chcę zobaczyć, bo ta metka Ci przeszkadza. I tak prawdę powiedziawszy, nie wiesz, jak bez tej metki będziesz wyglądała, albo bez tego dzyndzla. Dzyndzel najgorszy! W tej całej sytuacji. Dokładnie, tak jak Viola mówi. I ona do mnie mówi... Weź tą metkę do tyłu. Ja mówię, nie mogę, no bo ta czapka jest, że wiesz, tutaj ma, wiesz, wiecie, że tutaj macie ją mieć. No z tyłu jest ten szef, z tyłu jest ta metka od tej czapki, a oni sobie przyczepią ich metkę, ich zabezpieczenie, no po prostu w jakichś dziwnych miejscach. No ale dobrze, no dobrze. Jakoś się udało tam pomierzyć te czapki i powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczona, ponieważ, no dobra, wiemy, jak one wyglądały, widzieliście, a ja raczej jestem czapkowa dziewczyna, w sensie takim, że mi czapki ogólnie pasują, ale co na duży plus, to powiem Wam, że nic mnie nie gryzło, żadna z tych czapek nie gryzła mnie, nie drażniła mnie, więc to jest na ogromny plus. Ty też tak masz, że cię jakieś tam, ale nie? Co to właśnie są te czapki? Ja ostatnio gdzieś czytałam z jakąś domieszką czegoś i one wywołują ten taki uczucie swędzenia. No i to jest po prostu okropne, jak coś tam, wiecie, swędzi i pod tą czapką człowiek chce się podrapać i jesteście dłuższą chwilę gdzieś na zewnątrz i zimno jest, ale po prostu już człowiek ma ochotę zdjąć tą czapę. Także takich czapek ja nie cierpię. No właśnie, trzeba by było poczytać
O, tutaj Pusio przyszedł, oczywiście, do cioci. I no, warto by było chyba poczytać. Jak będziesz wiedziała, Wiola, co to jest, albo ktoś z Was wie może, czego tam domieszka powoduje, że po prostu ma się ochotę wywalić taką czapę. No, ale tamte czapy właśnie nie miały tego i no, były naprawdę, naprawdę dość przyjemne, komfortowe. No, poza tą, wiecie, puchatą, która po prostu na czubek głowy jakoś mi... No, ubawiłyśmy się jak zwykle zacnie przy tym. Po prostu to mierzenie to jest dla nas fajna zabawa, także no... Jest to dla nas świetna zabawa tutaj z Wami się dzielić też takimi naszymi, wiecie, doznaniami ze sklepów, jak mierzymy co niektóre rzeczy. No, więc słuchajcie, teraz ja sobie będę u siostry mojej siedziała. Coś ona będzie dzisiaj produkowała. Co produkujesz dzisiaj? Dzisiaj zrobię krokiety. Krokiety! I to te krokiety z tym mówiłaś. Z kapustą. Z kapustą. Miami, kto lubi krokiety? Ciekawe, ciekawe, czy lubicie? Albo może jakieś inne krokiety robicie z jakimś innym nadzieniem? Najczęściej też z takim pieczarkowym chyba ja się spotykałam. Jeszcze z pieczarkowym nadzieniem. No. I jeszcze wiecie co? Wiola coś mi pokazała. Prezent dostała. Po prostu prezent przyszedł do niej. I chwali mi się, że ma prezent, dostała prezent, więc ja, wiecie, pokazuj, pokazuj, co dostałaś, co dostałaś. Chodź tu. Tylko wiecie, Wiola nie chce się pokazać. Prezent jest zacny i ogromny. Aż Puszek szczeka. Taki prezent, to są prawdziwe, wiejskie ogóry kiszone. Wiola, dziękujemy Ci za pokazanie. Oto. Wiecie co? Kurczę, i ta woda z ogórów. Ty lubisz też, nie? No. Ja. No, także dostała taki prawdziwy. Nie dość, że ogóry są prawdziwe, nie, że jakieś tam, wiecie, kupne. To wszystko w środku. I chrzan, i koper to są po prostu prawdziwe, najprawdziwsze. Nie tam, że jakieś, wiecie, marketowe. Nic tam nie jest marketowe. Tam nawet woda jest źródlana. No, także prawdziwe takie ogóry. No, zacny prezent. Powiem Wam. Oby takich prezentów więcej. Dobra, ja teraz będę tutaj sobie siedziała z moją siostrą, piła kawę. O, kawa podpasowana pod dzisiejszy mój outfit. Także tak, oj, tutaj Ciemlak, Puszka Ciemlak, tak zwany zabawka jego. No, więc fajnie, że byliście dzisiaj razem z nami w tym dniu. I cóż, kochani, widzimy się w kolejnym wideo. Buziaki wielkie. Pa, pa, Wiola. I ty. Pa, pa. No, cześć.